iście tropikalne upały nie powstrzymały Kielczan przed wyjściem z domu. Mieszkańcy miasta, mimo niesprzyjającej aury, chętnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych z okazji Święta Kielc. Sobota, kolejny dzień wspólnej zabawy, minęła pod znakiem wydarzeń plenerowych realizowanych w czterech miejskich przestrzeniach scenicznych: Placu Artystów, Rynku, Parku Miejskim oraz Placu Moniuszki. Tutaj przez cały dzień odbywały się różnorodne koncerty, warsztaty, spektakle i pikniki. Jako że bieżący rok jest rokiem sienkiewiczowskim, wiele kieleckich instytucji kultury przygotowało propozycje związane z polskim noblistą. Na Placu Moniuszki, tuż przy pomniku Sienkiewicza, można było też spotkać wielu ciekawych artystów. Jest mi bardzo miło, że zawsze z wielką sympatią i serdecznością jestem przyjmowany. Tolerują mnie tutaj w obrębie pomnika Henryka Sienkiewicza, gdzie właśnie chyba dlatego, że nawiązuję trochę do jego twórczości. A sam osobiście chodzę po szkołach, opowiadając o Sienkiewiczu i prezentując swoich nieoprawionych 300 pasteli, które przywiozłem z tamtych terenów. Także dziękuję serdecznie mieszkańcom Kielc za tolerancję, wyrozumiałość, a poza tym te wielkie dyskusje, które to prowadzę z mieszkańcami, pokazują i te piękne cudowności występujące nie tylko w świętokrzyskim województwie. I dlatego jest mi bardzo przyjemnie, i że mogę letnią porą pokazać kawałek swojej sztuki. Jednak atrakcje przygotowane na ten dzień związane były nie tylko z postacią słynnego pisarza. Na Placu Literatów, na stoiskach Muzeum Historii Kielc oraz Archiwum Państwowego można było się rzucić w prawdziwy wir historii. Mamy tutaj taką żartobliwą rekonstrukcję starej szkoły ze starymi ławkami. Co ciekawe, ze starymi piórkami, z próbą nauki kaligrafii, czy przypomnienia sobie kaligrafii. Co ciekawe, większe zainteresowanie budzi to u ludzi dorosłych i starszych niż u dzieciaków, choć dzieciakom też się najwyraźniej podoba. W ogrodach Domu Środowisk Twórczych rozegrano pierwsze edycje dwóch niesamowitych turniejów: gry w bóle oraz wolnobieżnego palenie fajki. Kto dłużej wypali 2 gramy tytoniu, ten wygra turniej. Oczywiście nie propagujemy palenie jako takiego, ale fajka według znawców jest ponoć zdrowsza. I niech tak zostanie. Sam Szwejk również fajkę palił, stąd też nasze, że tak powiem, przełożenie tego szwejkowego zachowania na nasze zwyczaje. W samo południe w Parku Miejskim rozpoczął się festyn rodzinny organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach. Były występy młodych artystów, wystawy prac plastycznych, warsztaty, konkursy. Tego dnia każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a świetne humory towarzyszyły wspólnej zabawie. Na razie odwiedzamy tylko ulicę Sienkiewicza i oglądamy, co tutaj można zakupić bądź obejrzeć, jak różne ciekawe rzeczy. Myśleliśmy jeszcze o zobaczeniu kilku atrakcji kulturalnych, ale na razie zbyt duży upał. Coraz lepsza organizacja tych dni Kielc. Tak, no ludzie roześmiani. To jest bardzo ważne, roześmiani. No, jakby można powiedzieć, nie za bogaci, ale wesoli. To jest szczególna sytuacja. Nie goły, a wesoły, o to się liczy, prawda? No, nadzieje jakie wstępują. Wstępują nadzieje, no. I w kraju, i z zagranicy idą dobre nadzieje. Także wszystko jest okej. Ciekawych atrakcji jak co roku nie zabrakło na Wzgórzu Zamkowym. W Instytucie Designu trwają właśnie warsztaty zdobienia ceramiki kalkami ceramicznymi. Uczestnicy mogą wziąć talerze, spodki, ozdobić je kalkami ceramicznymi, które wcześniej tutaj przygotowaliśmy. Po ozdobieniu wszystkie porcelanowe elementy zostaną wypalone w piecu do ceramiki i w ciągu 2 tygodni będzie można je odbierać. Ja swój talerzyk zrobiłam miszmasz totalny, ponieważ jest tak świetnie wybór, że nie wiadomo na co się zdecydować, więc taki kolaż. I jestem już drugi raz, ponieważ super można sobie zrobić nietypową zestawę w domu. Będę przychodzić, aż uzyskam komplet 16. Mój talerz jest pełen domków, żeby było tak po domowemu. I ja jestem pierwszy raz, ale zamierzam również w przyszłym roku przyjść, a nie mieszkam w Kielcach na co dzień, także będę przyjeżdżać. A to tylko niektóre z atrakcji podczas tego wyjątkowego weekendu. Warto pamiętać także o Jarmarku Świętokrzyskim, który od lat towarzyszy świętowaniu Kielczan i ich gości. Tu tradycyjnie króluje rękodzieło, oryginalna biżuteria, ręcznie dziergane chusty, obrazy, a także wyroby spożywcze.